Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Przyczynkiem do dzisiejszego vloga jest zamieszanie wokół rozmowy telefonicznej prezydenta elekta Trumpa oraz prezydenta Dudy. Jedni mają niesamowite stany euforyczne, bo otóż dwóch panów ze sobą porozmawiało. Jeden powiedział, że drugiego szanuje, drugi powiedział, że szanuje pierwszego. Obaj zaprosili siebie nawzajem do swoich krajów, czyli Trump zaprosił Dudę do Stanów Zjednoczonych, Duda zaprosił Trumpa do Polski i stany euforii zaczynają w pewnych kręgach już zahaczać o takie sytuacje, jakby ci dwaj panowie wyznaczyli już datę, że oto Trump przyjedzie do Polski tego i tego i może nawet przy okazji przywiezie ze sobą pieniądze z obiecanego dawno offsetu za F-16, a później przyjedzie Duda do Stanów Zjednoczonych i tam też jakąś masę rzeczy załatwi, że tu jest w zasadzie wszystko pozamiatane i gloria, 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 jak to fajnie jest, nie? Z drugiej zaś strony malkontenci podkreślają, to były tylko takie zdawkowe wymiany intencji, przecież Trump to jeszcze nie jest prezydentem, on jest dopiero prezydentem elektem, nawet jeszcze terminu nie umówili, a w ogóle to każdy prezydent USA mówi, że nas szanuje. A potem nic z tego nie ma. Co dziwne, ci ludzie, którzy właśnie tak teraz mówią, jakoś gdy poprzedni prezydenci ładowali nas w kakałko, jak to się brzydko mówi, to tego nie podkreślali, że te Stany Zjednoczone takie B i niefajne. Ale nieważne, o tym będzie. O tym będzie w takiej, powiedziałbym, środkowej części vloga. Na końcu będzie trochę o podsumowaniu polsko-amerykańskich stosunków na przestrzeni dziejów. Natomiast na początku będzie wstęp, bo tak to już jest, że żeby zrozumieć pewne zachowania polityczne, pewne zachowania wielkich ludzi, trzeba zrozumieć trochę historii. W ogóle, żeby zrozumieć cokolwiek, co się dzieje na świecie, trzeba znać kontekst. Nic nie dzieje się bez przyczyny i tą przyczynę trzeba znać i tą przyczynę pewnie trzeba by bardzo, bardzo, bardzo głęboko prześledzać. No, kilkunastu godzin, żeby to wszystko robić, nie mamy, więc zacznę od takiego poziomu bardzo, bardzo wczesnego, czyli od kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Co się działo? Jak to mniej więcej wyglądało? Bo to na podstawie tego będzie trzeba rozumieć to, co się zdarzyło między naszymi panami prezydentami i co z tego może wyniknąć. Dlatego słuchajcie, zacznijmy właśnie od kampanii wyborczej. Co się działo w kampanii wyborczej? Rzecz taka, o której się bardzo mocno zapomina, to co już podkreślałem w kilku vlogach, że większość polityków europejskich napierdzielało w Trumpa jak w worek treningowy. Hillary Clinton za to bardzo gloryfikowali. Wprost z ust niektórych polityków, na przykład europejskich, padały takie zdania, że jak Trump wygra wybory, to będzie koniec świata. No, brakowało tylko tyle, żeby złożyli deklarację, że jak Trump wygra wybory, to zerwą stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Tak było. I to tak było wśród naprawdę czołowych polityków. Natomiast w Polsce, przynajmniej rządzący PiS, no bo nie dotyczy to przecież naszej totalnej opozycji, nasi politycy zachowywali się bardzo powściągliwie, tak jak powinni. Ponieważ w czasie kampanii wyborczej w innym kraju nie powinno się oceniać kandydatów, jeżeli jesteś politykiem innego kraju. Jak my byśmy się czuli, gdyby na przykład za chwilkę będą znowu wybory parlamentarne w Polsce, jak byśmy się czuli, jakby Trump nagle powiedział: na Platformę to nie głosujcie, bo ten Donald to jest w ogóle sprzedawczyk. Słuchajcie, ja się znam na ludziach, ja umiem robić deale, ja jestem biznesmenem. Trumpowi, Donaldowi, Tuskowi to zależy tylko na jego własnych interesach. Nie głosujcie na Platformę. Na Nowoczesną też nie głosujcie. Jak możecie zagłosować na partię, która nie umie nawet złożyć sprawozdania wyborczego i dlatego nie dostaje pieniędzy i teraz żebrze po swoich sympatykach, żeby dali chociaż 10 groszy. No to niech ten Rysiek stanie pod jakimś kościołem i niech mówi: panie, chociaż 10 groszy, chociaż 10 groszy. No a na Nowoczesną też nie głosujcie. I tak przeleciał po wszystkich partiach dookoła i powiedział: no dobra, to zostaje wam tylko ten PiS. Jest pewnie gówniany, ale najmniej gówniany ze wszystkich, to na niego głosujcie. No czulibyście się fatalnie. Nawet jak jesteście zwolennikami PiSu, to dlaczego ten Amerykaniec nam się wtrąca w nasze wewnętrzne sprawy polskie, nie? No to tak samo mieli prawo czuć się Amerykanie, gdy im różne kraje europejskie wtrącały się wewnętrzne sprawy amerykańskie. I niektórzy mówią, że to był jeden z przyczynków, dla których ludzie na przekór głosowali na Trumpa, bo nie będzie nam jakaś kanclerz Niemiec, ta od tego kraju, co to już dwa razy wojnę wywołał, nie będzie nam tutaj kurde mówić, kto tu jest nazistą i faszystą, oni wiedzą lepiej, nie? To już jest jedna rzecz. Także myśmy się zachowywali
bardzo tak naprawdę w porządku w tej kampanii. Druga rzecz jest taka właśnie, jak zachowywali się sami Amerykanie w czasie kampanii wyborczej. Tutaj oczywiście w stosunku do Polski, kandydaci. No, Hillary Clinton do Polaków się tak bezpośrednio nie odwoływała, natomiast jej Bill, specjalista od afer rozporkowych, podobno swoją drogą miał ostatnio nową, podobno znowu wyleciał z domu, ale to są jakieś tam ploteczki, więc bardziej tego nie będę nagłaśniał w tej chwili. No właśnie, Bill Clinton atakował bardzo mocno Polskę i Polaków, prawda? Atakował nasz kraj, twierdził, że u nas nie ma demokracji i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, kraj, w którym generalnie jest niezły zamordyzm, w którym jest, zdaje się, problem z sędziami do Sądu Najwyższego, który jest de facto, który ma te prerogatywy, które u nas ma również Sąd Konstytucyjny, notabene niedemokratycznie je dostał, bo sam je sobie nadał, czyli trochę taki sąd uzurpator, nie? No, ciekawe rzeczy. On tutaj nas będzie pouczał, Polaków, o demokracji. Bardzo brzydko się zachował. Tutaj nawet nie chodzi o to, bo można uważać, że w Polsce rzeczywiście jest łamana demokracja. Tyle tylko, że jak człowiek, który Zippergate, tak? Afera rozporkowa i tak dalej, będzie nam mówił o moralności i tak dalej, no nie jest to fajne, tak? Były naprawdę bardzo duże nadzieje potem Polonii, że Hillary Clinton się jakoś do tego odniesie, że coś się odwoła, albo że Bill Clinton coś się do tego odniesie, nic nie zrobił, przypierdzielił w naród, którego 10 milionów jest w Stanach Zjednoczonych, bo w Stanach Zjednoczonych jest 10 milionów Polonii. Bill Clinton pierdzielnął, Hillary Clinton nie zrobiła nic. Co zrobił Donald Trump? A Donald Trump spotkał się z Polonią i naobiecywał, tak? Specjalnie używam słowa naobiecywał, no bo jakby to ładnie powiedzieć, no po prostu naobiecywał. Na razie nic z tego nie zrealizował, może zrealizuje. Natomiast biorąc pod uwagę, że to jest Amerykaniec, no Amerykanie zawsze dużo obiecują, zwykle mniej robią. Natomiast tutaj zachęcam w ogóle do obejrzenia mojego vloga pod tytułem Trump obiecuje Polonii, Clinton oszukuje w debacie, znak zapytania. Co ciekawe, to jest vlog z września, plociuch numer 472, link znajdował się na początku w miniaturce, również będzie w opisie jako źródło, tam możecie sobie dokładnie przeczytać, posłuchać, co ten Trump naobiecywał Polonii oraz zobaczcie, że już we wrześniu się zastanawiałem, czy czasem Clinton nie oszukiwała w debacie. To było znacznie zanim wyszła ta afera CNN i z komentatorką CNN-u, która dostarczała Hillary Clinton pytania do debat. Ciekawe, prawda? Przypominam, we wrześniu, bodajże z 29 września jest ten vlog. Dalej, to się dzieje przed wyborami, czyli Trump docenia Polonię, natomiast Hillary Clinton wyraźnie w Polonii ma w dupie, ponieważ pozwala swojemu mężowi nas zaatakować i nic z tym nie robi. Uważa, że nie wiem, może uważa, że głosy Polonii jej się należą jak psu zupa, bo Polonia prawie zawsze głosowała na demokratów, a może uważa, że Polaki cebulaki gówno mogą, może te 10 milionów wyborców niewiele może, rozproszone i tak dalej. W każdym razie, jeden może nie tyle nas szanuje, co uważa, że warto powalczyć o nasze głosy, natomiast drugi ma nas serdecznie w dupie, w zasadzie druga ma nas serdecznie w dupie. Tuż po wyborach, to jest bardzo istotne, okazuje się, że głosy Polonii przeważyły w tych wyborach, między innymi. I tutaj odsyłam was znowu chociażby do mojego vloga pod tytułem Dlaczego Clinton przegrała wybory w USA? Top 10 błędów. I tam jednym z błędów, o których wyraźnie mówię, to było brak szacunku dla Polski i Polaków, wyraźna agresja, niezadbanie o nasze głosy, bo się bardzo mocno okazało, że to nasze głosy przeważyły co najmniej w kilku stanach. Także ładnych parę głosów elektorskich Clinton straciła. Tutaj będziecie mieli również jako źródło link do artykułu, w którym jest to samo, prawda? Także widzimy mniej więcej to, że polscy politycy, przynajmniej ci rządzący, jako jedyni zachowywali się profesjonalnie. To nie mówię, że ładnie, tylko profesjonalnie, bo po prostu nie mieszali się wewnętrzne sprawy Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony mamy dwóch kandydatów. Jeden ma nas w dupie, drugi się przynajmniej o nasze głosy próbuje zadbać. Okazuje się potem, że nasze głosy były istotne. I teraz musimy sobie zdać sprawę z jednego. Trump nie jest politykiem, Trump jest biznesmenem. To jest bardzo ważna rzecz. Zna tak zwaną sztukę dealu. Chyba zresztą popełnił taką książkę pod tytułem The Art of Deal, czyli sztuka dealu.
sztuka dogadywania się. W takim wielkim skrócie jest to sztuka, którą na ulicy nazywa się ja podrapię ciebie, ty podrapiesz mnie. I o co tutaj chodzi? Chodzi dokładnie o to, co mówiłem w analogowym vlogu numer 154 pod tytułem Idź na wybory, nawet jeśli Polska cię nie obchodzi. W tamtym vlogu bardzo wyraźnie tłumaczyłem, że politycy mają bardzo często w dupie wszystko poza głosami. Głosów nie mają w dupie. W związku z tym, jeżeli jakaś grupa społeczna nie chodzi na wybory, to wszyscy będą ją mieli w dupie. Natomiast jeżeli jakaś grupa społeczna chodzi na wybory i jest istotna, dzięki niej można zdobyć ileś tam głosów, czy ileś tam miejsc w Sejmie, albo może wygrać całe wybory prezydenckie, to już jest tak zwany języczek uwagi, wszyscy cię kochają, tam ja to bardzo dokładnie tłumaczę przez kilkanaście minut, bardzo dobry vlog, analogowy vlog, idź na wybory, nawet jeśli Polska cię nie obchodzi. W tym momencie co się dzieje? Trump, który jest takim typowym biznesmenem i wie, że jak się kogoś o coś poprosiło, to się dostało, to trzeba mu się odwdzięczyć. Bo jak mu się nie odwdzięczysz, to na więcej nie możesz liczyć, prawda? Czyli on zawarł taki swoisty deal. On właśnie od tego nie będzie postrzegał, moim zdaniem, chyba że zaraz się zrobi politykiem. Ale biznesmen czegoś takiego nie postrzega tak jak polityk. Bo polityk postrzega, dobra, naobiecywałem, zwykle nakłamałem, no to skoro polityk nakłamał, naobiecywał, więc to jest normalne, że polityk nie spełnia żadnych obietnic, bo i tak zawsze łamie, wszyscy to wiedzą. Trump nie. Trump jest troszeczkę w takiej innej sytuacji, trochę tak jak z PiS-em i z Platformą, nie? I PiS źle robi, i Platforma źle robi. Jak PiS źle robi, to bardziej obrywa, bo PiS obiecał, że będzie normalny, PiS obiecał, że wreszcie przestanie się łajdaczyć, nie? Platformie więcej można, bo tak samo Trumpowi. Trump będzie mógł dużo, dużo mniej, bo na niego ludzie zagłosowali, którzy mieli dosyć establishmentu, mieli dosyć między innymi tego, że politycy zawsze kłamią i nie dotrzymują słowa, nie? W związku z tym Trump wie, że jeżeli nie dotrzyma dealu z Polakami i nie da im tego, czego obiecał, nie będzie szanował Polski, nie będzie szanował Polaków, to sorry, a Gregory, ale w następnych wyborach zrobią wszystko, tylko nie zagłosują na niego. On pewnie będzie chciał kandydować na drugą kadencję, ma do tego prawo, prawda? W związku z tym, co Trump robi? I teraz tak, w internecie krąży artykuł o tym, że Trump pokazuje swoje przywiązanie do Polonii. Jest taki artykuł na Dzienniku pod tytułem, że Donald Trump, do Polaków nie zawiedziecie się, o tym, że zabiera przedstawicieli Polonii na pokład swojego samolotu, że tam im ściska ręce, że się okazuje, jaki to niezmiły, sympatyczny, że właśnie mówi, że się nie zawiedziecie i spełnię to wszystko, co obiecałem. To jest niestety taka nie do końca prawda. Znaczy to jest kaczka, bo rzeczywiście ja nie twierdzę, że to nie miało miejsce. To miało miejsce, ale jak się głębiej wczytacie w ten artykuł, to miało miejsce 24 października, czyli jeszcze przed wyborami. Czyli to nadal nie są słowa prezydenta elekta, tylko to są słowa kandydata na prezydenta, czyli jesteśmy w kampanii, obiecujemy każdemu, kto chce usłyszeć. Nie? To tylko cały czas jest argument za tym, że on walczył o głosy Polaków. Natomiast bardzo ciekawy jest wywiad dla TVP, konkretnie chyba telewizji Polonia, w którym Trump obiecuje, że pomoże nam ściągnąć z Rosji w laktu polewa. I teraz tak, bo bardzo możliwe, że na przykład jesteś platformersem, albo nie cierpisz PiSu, albo ta martyrologia smoleńska, tak jak mnie, zaczyna powoli również ciebie wkurzać. I teraz zobacz, musisz sobie zdać sprawę z kilku rzeczy. Jest zasadnicza różnica między tym, że PiS rzeczywiście z tymi apelami smoleńskimi przegina i że ludzie mają tego dosyć. To, że czujesz to, co czujesz, jeżeli czujesz negatywne teraz emocje, to jest wina PiSu. Ewidentnie, to jest ich błąd. To jest błąd, ale błąd PR-owy, błąd zagrywkowy, bo my tego tu polewa powinniśmy mieć. To się nam należy jak psu zupa. Niezależnie od tego, czy to był zamach, czy to był błąd pilota, czy to była błąd brzozy, czy to była mgła, czy to było cokolwiek, czy może nawet jakby to były ufolutki, nie? Wszystko jedno. To jest nasza własność i to, że ten wrak tu polewa cały czas znajduje się na terenie Federacji Rosyjskiej, a Putin nam mówi, wafam kullo, gówno dostaniecie, to upokarza Polskę. To jest tak, jakby nam codziennie rano po prostu strzelał nas w pysk. Także Trump, rozumiejąc to, biznesmen, tak? Zagarnęli naszą własność.
Trump jako taki typowa kapitalistyczna osoba, no własność postrzega jako świętość. I mówi to, że załatwi nam, że nam oddadzą nam naszą własność. Dlaczego? No bo on uważa, że Polakom wszystkim na tym bardzo zależy. On mówi to, obiecuje Polakom już jako prezydent elek, że pomoże zrobić to, na czym myśli, że nam bardzo zależy. On nie do końca musi sobie zdawać sprawę, jakie są w Polsce takie, powiedzmy, nastroje i że mówiąc o tym tu po lewie, to on u jednych zyska, u drugich straci i że fajniej, i że z jego punktu widzenia lepiej by było, jakby powiedział o czymś innym, bo ten tu po lewie to tak trochę dzieli naród, co nie jest fajne, sam fakt, że on nas dzieli, to nie jest fajne, powinniśmy być zjednoczeni, wszyscy Polacy powinniśmy trzymać się razem i powinniśmy sobie wybaczać, a nawet tolerować to, że każdy z nas myśli zupełnie inaczej, bo to jest normalne, że każdy z nas myśli inaczej. Normalne jest to, że każdy ma nieco inne poglądy i każdy... Tak, ważne, żebyśmy wszyscy kochali Polskę, czuli się Polakami i mieli wspólny interes. I przedkładali nasz wspólny interes, na przykład przed interes wspólny jakichś innych grup, prawda? To jest najważniejsze, a to, że wewnętrznie możemy się różnić i tak dalej, tak, no to jest tak jak w rodzinie. W rodzinie też się ludzie kłócą, czasem napierdzielają talerzami. Ważne, że nie przedkładają dobra jakiejś innej rodziny nad swoją rodzinę, no bo wtedy to już jest niedobrze, prawda? Także tutaj Trump pokazuje tym całym zagraniem z tu po lewem. Ja bym to odczytywał tak, że Trump już jako prezydent elek pokazał Polsce i Polakom. Słuchajcie, naobiecywałem wam przed wyborami, okej, naobiecywałem, a teraz zobaczcie, że mówię do was, że będę to robił, bo jestem biznesmenem i zdaję sobie sprawę, że nie ma nic gorszego niż próżnia. No, prezydentem będzie on dopiero w drugiej połowie stycznia, jeszcze będzie musiał się wdrożyć, prawda? Jakiś czas, mimo tego, że już teraz jest przecież wdrażany, ale wtedy to będzie się musiał jeszcze już tak wdrożyć, no wejść w te buty, prawda? Nie, trochę mu to zajmie, więc pewnie może zacząć coś robić dopiero w marcu, w kwietniu, może nawet w maju, nie? No to już taki daje sygnał, spokojnie poczekajcie, ja pamiętam o was, nie zapomniałem, dostaniecie to, co wam obiecałem, nie? Tak to należy traktować, a teraz cytat z tego, co Trump dokładnie powiedział. Jeżeli nie ma problemu w stosunkach do innych naszych sojuszników, to nie rozumiem, dlaczego w stosunku do Polski jest. Przyjrzę się tej sprawie natychmiast. Na pewno poruszę w rozmowach, no tutaj oczywiście chodzi o po prostu o w rozmowach z Putinem, temat zwrotu wraku prezydenckiego samolotu, który rozbił się w Smoleńsku. Słyszałem o tej sprawie i o tym, że Rosjanie nie chcą zwrócić wraku. Będę próbował pomóc Polsce w tej sprawie. To jest bardzo jasna deklaracja i to jest wykaz raz tego, że Trump się trochę Polską interesuje. Bardzo ważna rzecz. Teraz jest kwestia tego słynnego telefonu. No. Co wiemy, co nam mówią, a jak to powinniśmy interpretować? Bo tutaj jest właśnie te takie dwie skrajne interpretacje, a nie ma takiej środkowej, o którą mam nadzieję właśnie debatę publiczną uzupełnić. Trump rozmawiał telefonicznie z Dudą. To jest fakt. To wszyscy twierdzą, że tak rzeczywiście było. Trump rozmawiał z Dudą kilka dni po wyborach, prawda? I to rzeczywiście nie rozmawiał jako z pierwszym prezydentem, rzeczywiście wcześniej zrobili to inni. Tutaj minister Szczerski mówi, że wola do rozmowy była obopólna i dodatkowo sobie tam dodaje, że rozmowa była ciepła i przyjacielska. To drugie nic nie znaczy, ponieważ... No, jakby to ładnie powiedzieć, to jest interpretacja. Każdy może mówić, że było ciepło, miło, sympatycznie, a oni mogli sobie równie dobrze, bardzo lakonicznie rzucać takie uprzejmości. Nieważne. Ważne mówi, że to była obopólna, czyli nie ani, że Duda bardzo nalegał, no dziwne by było, jakby Trump nalegał, nie? Bo Trump jest ten mocniejszy, silniejszy, poza tym do niego teraz powinno się dzwonić z gratulacjami, no bo to jest trochę tak, jakby ktoś dostał nową robotę, to co? Nie wiem, zostałem prezesem jakiejś dużej spółki, co? Mama dzwoni wszystkich kolegów, stary, no ja zostałem prezesem dużej spółki, weź mi pogratuluj, co? No to było upokarzające. Dziwne, żeby Trump dzwonił, prawda? Natomiast też widać, że nie było tak, że ten Duda próbuje się dodzwonić, weź Trump, odbierz, kurde, wszyscy ci już gratulowali, no. Nawet ten typ z tej żabki na dole, prezes ci gratulował, o ja nie, no to weź proszę, pozwól sobie pogratulować. No nie, to jest to, tak to powinniśmy rozumieć i to jest zupełnie normalne, tak?
Co tu takie, które tu jest sedno, wokół którego jest najwięcej komentarzy, to, że Trump powiedział, że Polska może liczyć na USA. I to są dwa cytaty, które są bardzo, bardzo ważne, bo w tym momencie już prezydent elekt jeszcze raz powtarza do prezydenta Polski, że to, co wam mówiłem wcześniej w kampanii wyborczej, możecie liczyć, no. Przynajmniej słowne zapewnienie, nie załaduje was cztery litery, tak gdzieś przypis redakcji, tak jak robili to moi poprzednicy. Oczywiście to nie musi być prawda, ale jednak jest. Ważne, że to powiedział, ważne, że się poczuwa. I tutaj jest tak, Trump podkreślał, że Polska jest cenionym przez niego sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i zapewniał o dobrej współpracy polsko-amerykańskiej za jego prezydentury. Donald Trump podkreślał znaczenie Polski jako sojusznika USA i dodał, że za jego administracji Polska może liczyć na Stany Zjednoczone w każdym aspekcie dwustronnej współpracy. Bardzo ważna rzecz, zwłaszcza w kontekście tego, że nas straszono, że jak Trump wygra wybory, to odda nas Putinowi na pożarcie, będzie miał nas w czterech literach. I tutaj jest druga bardzo ważna rzecz, właśnie ta wizyta, która chyba jeszcze bardziej rozgrzewa do czerwoności atmosferę niż to, co wcześniej mówiłem, to, że Trump zaprosił Dudę do USA, a Duda zaprosił Trumpa do Polski. Do tego minister Krzysztof Szczerski poinformował, że będą szukać dogodnego terminu do spotkania, no bo oczywiście dziennikarze już dopytywali, a kiedy, a ustaliliście, nie wiem, na 12 grudnia, a może 13 stycznia, dobrze, 20 jest zawsze sierżanie do 1 stycznia, to może na 1 lutego, co? Na kiedy umówiliście, nie? No to Szczerski powiedział, że będą szukać dogodnego terminu, tak? I tutaj też, i teraz jest bardzo ważna rzecz, o tej euforii, że oni to już są wielkimi przyjaciółmi, mówiłem. Nie przesadzałbym z tym, tak? No bo kurczę, no jak się z kimś rozmawia, bo to jest trochę tak, jakby się spotkało takich trochę dwóch kolegów na ulicy, nie? Spotkaliście się, nie widzieliście się od dłuższego czasu, no to wypada powiedzieć, stary, trzeba się spotkać. No, trzeba się spotkać. Słuchaj, jak będziesz miał czas i tam, nie wiem, będziesz w Wąchocku, to zadzwoń, to się umówi. Tak, a ty jak będziesz w Grzegorzowie Mazowieckim, to też zadzwoń do mnie. No, zadzwoń. Takie trochę zdawkowe, nie? Natomiast, i teraz wszystko zależy od tego, czy jeden albo drugi zadzwoni, jak będzie w pobliżu, nie? Czyli mówiąc krótko, czy te ustalanie terminu tego ewentualnego spotkania będzie trwało na świętego Zygdy, co go nie ma nigdy, czy rzeczywiście ustalą i się spotkają? Byłoby genialnie, jakby się spotkali, bo my rzeczywiście powinniśmy podkreślać to, że mamy dużych kumpli. My jesteśmy typowym takim nie za dużym dzieciakiem w klasie, w której jest dużo agresywnych dzieci. Sami nie możemy się obronić, no bo niestety nie podskoczymy do putka, sami też nie damy radzie grupie innych nie za bardzo wyrośniętych, ale jednak wspólnie działających dzieci pod tytułem Unia Europejska. Z tymi dziećmi niby się trzymamy, ale tak nie do końca, nie? Więc fajnie jest pokazywać, słuchaj, mamy dużych kumpli. To trochę tak jak na tych reklamach takiego pewnego piwska, nie? Dobrze jest posiedzieć przy żubrze. Jesteś małym zajączkiem i gonicie lisek, to fajnie, żeby niedaleko był taki duży żubr, przy którym możesz sobie usiąść i powiedzieć, lisku, o, bo ja mam dużego kolegę, nie? Mniej więcej o coś takiego chodzi. Oczywiście najważniejsze jest, żeby ten duży kolega naprawdę był naszym dużym kolegą, a nie jak my będziemy króliczkiem sobie przykicamy do tego żuberka, to żeby nas nie kopnął, nie powiedział, lis, tutaj chodź, już go kopnąłem, obezwładniłem dla ciebie, nie? Także to jest ważne, ale ważne są też takie kurtuazyjne rzeczy, pokazywanie, zwłaszcza, że kurtuazja bardzo często jest wyrazem tego, jak jest naprawdę. W tym wypadku, no, że lubimy się i pokazujemy światu, że się lubimy, nie? Także fajnie, jakby prezydent Duda mógł pojechać i spotkać się z Trumpem w gabinecie oralnym, przepraszam, owalnym, no. To przez to, że z tym, że tutaj parę razy padało nazwisko Clinton, nie? No, a w ogóle jakby pan prezydent Trump przyjechał do Polski, to w ogóle byłoby niesamowite wydarzenie. I tyle. Fajnie, zobaczymy, czy to będzie, natomiast nie podnosiłbym tego do rangi cudu, ale też nie umniejszałbym, zwłaszcza, że wszyscy ci, którzy mówią, ale to było nieoficjalne ustalenie,
I to było tylko wyrażenie woli, że oni chcą się spotkać. A przepraszam, jakie miało być? Czy Donald Trump jest prezydentem USA? Czy byście oglądali spiskową teorię o 21 w niedzielę? Nie! On nie jest prezydentem USA, on jest prezydentem elektem. Na razie to jeszcze może dojść do 10 tysięcy rzeczy, o których się właśnie mówi na przykład w spiskowych teoriach. Że go zastrzelą, zabiją, albo było ostatnio nie w spiskowych teoriach, tylko zupełnie na serio. O tym nie zrobiłem vloga, więc update'uję, że są bardzo duże naciski na elektorów, żeby nie głosowali na Trumpa, tylko żeby głosowali na Hillary Clinton. I o tym mówiłem w komentatorze zaraz po wynikach wyborów w USA, że rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych tak jest, że ci elektorzy są zobowiązani głosować tak, jak dany stan im kazał w głosowaniu, ale mogą zagłosować inaczej i tylko spotkać za to kara. Ta kara jest różna w zależności od stanów. W niektórych stanach ta kara to jest kilka tysięcy dolarów grzywny za głosowanie niezgodnie z wolą danego stanu. Więc jeszcze wszystko może się zdarzyć. Na razie to jest prezydent elekt. Oczywiście ja bym nie chciał, żeby się zdarzyło, ale wiele może się zdarzyć. Nie wierzę, że Clinton, która jest posądzana o bycie bardzo złą kobietą, tak łatwo odpuściła i że teraz popadła w depresję, siedzi z psami, nie wiem, może jeszcze łyka jakiś APAP i myśli, że to jest środek psychiatryczny, nie? Nie wierzę w to. Naprawdę w to nie wierzę. Natomiast no, on jest prezydentem elektem. On jest prezydentem elektem i na razie no, jedyne co może zrobić to wyrażenie woli. To jest trochę tak jak rozmawiam z sobą dwóch kumpli i jeden z nich mówi, że kupił sobie mieszkanie. Kupił sobie, zapłacił deweloperowi, ale jeszcze nie ma kluczy, jeszcze nie odebrał tego mieszkania. I on nie wie, kiedy odbierze to mieszkanie. On jeszcze nie rozmawiał z żoną. On jeszcze nie wie, jakie żona ma termin spotkań. On na razie mówi swojego kumplowi: słuchaj kumplu, chciałbym się z tobą spotkać, jak tylko odbiorę mieszkanie. Jak będę robił parapetówkę, to jesteś zaproszony. Nie wiem, kiedy będę robił tą parapetówkę, więc się z tobą nie umówię na konkretną datę. Ale mam wolę, żeby cię zaprosić i wiedz, że będziesz zaproszony. I to właśnie miało miejsce. I teraz jest pytanie, czy Trump oszuka, czy Trump nie oszuka. Bardzo ważne jest do powiedzenia taka jedna rzecz, bo tutaj też jest taki zarzut, że ta rozmowa miała miejsce nie od razu po wyborach, co przeciwnicy podkreślają, że jest to wyraz lekceważenia Trumpa w stosunku do Polaków. Minister Szczerski podkreśla, że to było ze względów technicznych, że oni nie mogli porozmawiać wcześniej ze względów technicznych. I teraz, czy to jest prawda? No, może zacznę od tego właśnie, co mówił minister Szczerski. Czy to jest prawda, że nie mogli wcześniej porozmawiać ze względów technicznych? No, odpowiedź brzmi: cholera wie. Bo tutaj są znowu dwie przeciwstawne się logiczne argumenty. Jeden mówi, że z jednej strony jest to dziwne, no bo co, dwóch ważnych ludzi. Z jednej strony prezydent Polski, z drugiej strony cholernie bogaty człowiek i prezydent elekt USA, znowu z tym Clintonem mi się skojarzyło. No, dwóch ważnych ludzi chce porozmawiać i nie może zestawić ze sobą bezpiecznego połączenia. Takie trochę to dziwne jest, nie? Z drugiej strony, no faktycznie, to nie jest tak, jak, nie wiem, ja będę chciał zadzwonić sobie, nie wiem, do kogo, no, do kogokolwiek, tak? No to wybiorę do niego numer telefonu i zadzwonię. No to nie jest rozmowa GSM, którą będzie podsłuchiwały wszystkie możliwe służby na świecie i pewnie 10 tysięcy zwykłych, normalnych ludzi, którzy trochę lepiej znają się na telekomunikacji i wiedzą, że rozmowy GSM można podsłuchać mniej więcej od tak, jak się tylko trochę wie, nie? Jaki ma się ku temu sposobność, a potem będą jakieś taśmy Trump Gate, bo sobie opowiedzieli analogowego heheszka i był nieśmieszny i to znaczy, że obaj prezydenci nie mają poczucia humoru i będzie to wypływać jak jakieś taśmy u Gukiza, nie? Po co? Tam musi być bardzo poważne, bezpieczne połączenie zestawione. Może rzeczywiście akurat, jak obaj panowie mieli czas, to nie było takiej możliwości. I tyle, przecież też Duda nie będzie czekał na słuchawce, aż ten Trump wreszcie grzecznie odbierze. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, my, Polacy, mamy tendencję do popadania w skrajność. Tak, od stanów euforycznych do stanów niesamowicie takich: nie szanują nas, gardzą nami. I pragnę podkreślić, że jest zasadnicza, że między dwoma słowami pod tytułem lekceważy nas, a uważa nas za pępek świata, jest ogromna przestrzeń. Czyli mówiąc krótko, to, że nie porozmawialiśmy, że Duda nie porozmawiał z Trumpem zaraz po wyborach, to wcale nie znaczy, że Duda nas lekceważy.
to znaczy, że po prostu, no, tak jest taki, no, no, nie jesteśmy, kurde, najważniejsi, ale to wcale nie znaczy, że ma nas w dupie, tak? Jednak porozmawianie z Merkel i z kilkoma innymi politykami, którzy wcześniej go tak strasznie nienawidzili, było jednak ważniejsze, chociażby dlatego, że on musi sobie teraz poukładać stosunki. On chyba nie chce iść na wojnę z całym światem, nie? To też pokazuje, spotykając się z Obamą i idąc na pewne ustępstwa, między innymi dając wyraźne sygnały. Nie, no nie zamknę tej Clinton, weźcie się, nie wygłupiajcie. No drugą, moim zdaniem, chyba na tym straci, bo jednak jego dużo wyborców chciało widzieć Clinton za klatkami. Tam jest trochę taka sytuacja, jak była w Polsce między PiS i Platformą. Dużo ludzi, którzy głosowało na Platformę, na PiS, przepraszam, dużo ludzi, którzy głosowało na PiS, tak naprawdę głosowało przeciwko Platformie Obywatelskiej. Tak samo dużo ludzi, którzy głosowało na Trumpa, tak naprawdę nie chciało tej zimnej, i tutaj takie brzydkie słowo na S, Clinton, tak brzydko się na nią mówiło, nie? Także tutaj dużo ludzi będzie chciało ją widzieć ją po prostu za kartkami. Teraz ważna rzecz, którą należy sobie uświadomić. Czy Trump nas załaduje w 4 litery, czy nie załaduje? Pożyjemy, zobaczymy. Musimy sobie zdać długą sprawę, że Amerykanie mają długą tradycję traktowania, po prostu oszukiwania nas i wykorzystywania i niedotrzymywania umów, prawda? Amerykanie po prostu traktują nas z góry, jako swojego takiego swoistego wasala. To się dzieje od dawna i tak naprawdę bardzo dużo pomocy od nas otrzymywali i nigdy nie umieli za to podziękować, a jeśli już, to w formie symbolicznej, tak jak z Kościuszką, tak? Kościuszko, gdyby nie Kościuszko, to pewnie ich wojna byłaby dużo trudniejsza, tak? A skończyło się na tym, że parę pomników mu postawili i koniec, nie? No i w zasadzie uważałem, że to był wielki Amerykanin pochodzenia polskiego, no i fajnie, no jest miło, sympatycznie, koniec. Jakoś nie pamiętam, żeby Amerykanie kiedyś nam bardzo pomogli. Pamiętam, że natomiast, że sprzedali nam F-18. Pamiętam też, że te F-18 wcale tanie nie były, a na sojusznika chyba jakaś zniżka by się przydała. Pamiętam też, że obiecali nam offset. Pamiętam, że z tego offsetu się nie wywiązali. To jest niedotrzymanie umów. I pamiętam też, że nie dali nam kluczy serwisowych do tych F-18. Przez to mamy towar tak naprawdę niepełnowartościowy, bo musimy go serwisować tam, gdzie Amerykanie nam powiedzą, tak? I w momencie, w którym, nie daj Boże, będzie wojna, Amerykanie się na nas wypną, to nic nie zrobimy z tymi F-ami 18, nie? Po prostu mogą nam zrobić to, co ze Steam z grami komputerowymi, nie? Steam nas w każdym momencie może wyłączyć grę komputerową i powiedzieć, zabrać nam ją i po prostu powiedzieć, zabrałem ci grę, bo tak, bo chciałem, bo miałem na to ochotę, i co nam zrobisz? A tutaj możemy powiedzieć, nie użyjemy kluczy serwisowych i co nam zrobisz? Zaatakujesz nas tymi F-ami 18, które już nie działają? No, po prostu, żeby serwisować te klucze, są potrzebne. Kolejna rzecz, gdzie nas Amerykanie bardzo ładnie podciągnęli. Irak. Przypominam, że Amerykanie oszukiwali nas na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim, tak jak większość cywilizowanego świata, oszukali nas, że Hussein ma broń masowego rażenia i że zamierzają użyć. To była nieprawda. W związku z tym wrobili nas w wojnę, która była wojną niesprawiedliwą, i wysłali nas tam po prostu, bo nas oszukali. Z drugiej strony, no, obiecywali nam, że jak tam wejdziemy, to będą jakieś wielkie kontrakty dla polskich firm, jakaś ropa i tak dalej. Nic z tego nie wyszło. Jedno wielkie oszukanie. Dalej tarcza antyrakietowa. Przypominam, że o niej to się już mówiło bodajże za Busha Juniora, nie? A potem się okazało, że sorry, gówno dostaniecie. Teraz jest ta tarcza antyrakietowa, ale też ludzie, którzy się na tym znają, coraz mocniej podkreślają, że ta tarcza antyrakietowa to nie będzie chronić Polski. Tarcza antyrakietowa jest tak zrobiona ze względu na trajektorię lotów pocisków, że ona to może, że ona to właśnie będzie chroniła, ale raczej Stany Zjednoczone, a nas, Polaków, narazi tylko na atak ze strony ewentualnych agresorów na Stany Zjednoczone. No bo teraz, jak ktoś będzie chciał puścić pociski w Stany Zjednoczone, to najpierw musi rozpierdzielić elementy tarczy. Czyli zaatakuje to, gdzie te elementy tarczy się znajdują. Czyli między innymi Polskę, nie? Natomiast Amerykanie specjalnie tak zrobili, że są różne komponenty tej tarczy rozsiane po różnych krajach, żebyśmy my tego nie mogli przejąć i nie mogli tego sami użytkować. Dokładnie tak samo robił Związek Radziecki, gdzie na przykład Polacy mieli wojska powietrzno-desantowe, potocznie zwanych komandosami, powietrzno-desantowe, tak zwane czerwone berety, natomiast inny kraj z Układu Warszawskiego miał samoloty konieczne do zrzutów, do przewiezienia tych naszych spadochroniarzy. Czyli mieliśmy spadochroniarzy, tylko nie mogliśmy ich zrzucić, a ktoś inny miał transportowce do zrzucania spadochroniarzy, tylko nie miał spadochroniarzy, nie?
i albo jak się produkowało uzbrojenie, na przykład helikoptery, fabryki do, generalnie fabryki helikopterów gdzieś tam były w jakimś kraju, a na terenie Ukrainy budowało się silniki do tych helikopterów, czyli ktoś robi budę, ktoś robi silniki, ktoś inny robi uzbrojenie. Nic w jednym miejscu, żeby się nie dało samemu tego użyć. Wtedy jak robili tak Amerykanie, Rosjanie, to wszyscy mówią, Rosjanie nas nie szanują, ładują nas 4 litery, uważają nas za swoich poddanych. Amerykanie robią dokładnie tak samo. I tyle, tak? I na końcu przypominam to, co jest moim zdaniem największym zagrożeniem dla Europy, czyli fale tak zwanych imigrantów, którzy nas zalewają i z którymi moim zdaniem dopiero zaczniemy mieć problemy. Że to, co się w tej chwili dzieje we Francji i w Niemczech, to jest preludium. Tam dopiero będzie przesrane. I tutaj oczywiście są na ten temat bardzo poważne spiskowe teorie. W tą niedzielę o 21 w ramach spiskowych teorii będzie o jednej z wersji, o tak zwanej przepowiedni na 2017 rok w kontekście imigrantów, Angeli Merkel, Niemiec i tego i rzekomych podziemnych budowli i tego, że tam 500 000 ludzi nagle wyparowało, nie wiadomo co się dzieje. To są tylko i wyłącznie spiskowe teorie, prawda? Mimo wszystko warto tego posłuchać, ale przypominam, że również w warstwie niespiskowych teorii, tylko takich zupełnie naprawdę rzeczy. Mamy kwestię tego, że wparowało nam do Europy 1 000 000 ludzi, którzy rozrabiają, którzy usiłują nam narzucić swoje wartości, którzy usiłują zmienić Europę na modłę tych krajów, z których przyszli. Krajów, w których kobiety nie mają żadnych praw, krajów, w których można zgwałcić za karę, w krajach, w których można mordować, w krajach, w których jak nie wyznajesz określonej religii, to można cię za to nawet zabić, nie? Próbują nam wprowadzić prawo szariatu. No i to, za przeproszeniem, ten problem mamy między innymi przez Amerykanów. Znaczy głównie przez Amerykanów, bo to oni zdestabilizowali kraje, z których ci ludzie w dużej mierze do nas idą. Oczywiście współpracownicy Angela Merkel, prawda? Ale to Stany zaczęły destabilizować. To one przecież rozpierdzieliły Irak, Syrię. No. Przypominam o całych tych mailach, które wyciekły od Clinton, że Syrię to trzeba będzie zaatakować. O, właśnie. O tym jeszcze wam ponagrywam vlogi. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczycha. Trzymajcie się. Dzisiaj będzie pluciuszek taki łagodniejszy, a może niełagodniejszy, może też będzie w jakimś końcu świata. Zobaczcie, zapraszam serdecznie o 21. Jeśli się podobało, proszę o łapki w górę, komentarze, oglądanie pozostałych moich vlogów. Najlepiej w playlistach, gdyż każdy vlog oglądany w playlist liczy się 4 razy bardziej do pozycjonowania. Dla tych, którzy nie oglądają mnie na komputerze, więc nie mogą kliknąć, bo mam włączone adnotacje. Linki do filmów, które są na adnotacjach, znajdują się również w opisie jako źródła. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczenia. Pa, pa!